partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. No i też myślimy o globalnym ociepleniu jako o zjawisku odległym w czasie, co jest nieprawdą, bo to jest zjawisko, które dzieje się tu i teraz. Z globalnym ociepleniem jest chyba ten problem pod tym względem, że ono, wiesz, to nie jest tak, że jest jakaś wielka maszyna, która odlicza i za 17 dni i 4 godziny zrobi się wielkie boom i coś się stanie. Gdyby tak było, to pewnie byśmy działali, natomiast skutki globalnego ocieplenia są rozłożone w czasie. To jest proces, jakiś, wiesz, gradient, który następuje i który też jest ciężko zauważyć tak z dnia na dzień. I jeszcze do tego dochodzi problem taki, że nawet jeśli już sobie zdamy sprawę z tego, przyswoimy te wszystkie fakty, dowiemy się, jak bardzo, wiesz, nasze jestestwo na planecie Ziemia jest zagrożone, to będziemy odczuwać strach, który bywa motywujący, ale tylko do pewnego stopnia. I w momencie, kiedy czujemy się zbyt bezradni wobec tego strachu i nie mamy za bardzo pomysłu na to, jak działać, to ten strach przestanie być motywujący. To wtedy on się przerodzi w jakąś, wiesz, taką emocję w tle, nie wiem, frustrację, smutek i tak dalej, ale nie zmotywuje nas do żadnego konkretnego działania. Wiesz co, żeby ludzie przestali właśnie wypierać całe to zjawisko, to teraz posłużę się tym, co powiedział mi pewien psycholog społeczny, który zajmuje się tak zwaną psychologią środowiskową, czyli właśnie badaniem tym, dlaczego ludzie na przykład są bierni wobec zmian klimatu. I on powiedział mi, że uderzanie z faktami, właśnie zasypywanie ludzi tymi wszystkimi strasznymi prognozami, wizjami, że to nie jest rzecz, która najlepiej się sprawdza. Natomiast dobrze się sprawdza takie sprowadzanie tego globalnego ocieplenia do tu i teraz. To jest na przykład, nie wiem, w tym roku mieliśmy suszę. I to się dzieje tu i teraz, przez to mamy teraz drogą pietruszkę i drogie warzywa, a w ogóle przez Wisłę właśnie przechodzi fala kulminacyjna. I można o takich rzeczach mówić, to znaczy zwracać uwagę na to, że to są zjawiska, które będą się dziać coraz częściej. Że na przykład w Polsce wkrótce będziemy mieli problem z dostępnością wody, bo mamy bardzo małe zapasy słodkiej wody. No właśnie, to też jest problem z globalnym ociepleniem, że trudno jest dać precyzyjne jakieś widełki czasowe, natomiast tutaj mówimy, no takie niewielkie kilkadziesiąt lat, to znaczy nie 90, ale takie już 30, to raczej mówimy w takim horyzoncie czasowym. Tak, więc sprowadzanie tego globalnego ocieplenia tu i teraz, to znaczy w Polsce będziemy mieli, zmienią się takie wzorce, nie wiem, czy to jest to słowo, tego, jak spada deszcz. To znaczy nie będzie deszczu, który, wiesz, kropi przez kilka dni umiarkowanie, tylko będzie jedna wielka burza raz na tydzień, czy tam jeszcze rzadziej. I ona będzie przeplatana okresem suszy i to jest nie bez znaczenia dla rolnictwa, ergo będziemy mieli droższe jedzenie prawdopodobnie. Być może będziemy mieli problem z wodą, jest to wysoce prawdopodobne. I tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo ciekawa, o której on mi powiedział, to jest odwoływanie się do takich wartości, które są wspólne dla wielu różnych ludzi i też które są wspólne dla, właściwe dla ludzi, którzy mają konserwatywne poglądy, bo to jest tutaj jakaś dość wyraźna korelacja pomiędzy tym, że jeśli ktoś ma raczej konserwatywne poglądy, to raczej będzie też mieć większą tendencję do tego, żeby globalne ocieplenie czy to negować, czy jakby umniejszać jego zasadność, skalę i doniosłość. Ale wracając do tego psychologa, on powiedział mi, że warto jest się odwoływać do takich wartości jak na przykład świętość i wskazywać na to, że chociażby papież Jan Paweł II, już nawet papież Franciszek to nie mówię, bo to wiadomo, też miał i to bardzo często wygłaszał takie różne jakieś tam przemówienia, nawoływania i tak dalej, z których płynął głos mówiący, dbajmy kurczę o tę planetę. I to są naprawdę silne głosy. Jeśli byś to sobie przeczytała, nie wiedząc, kto jest autorem tego przemówienia, to byś pomyślała, że to jest jakiś, wiesz, lewak, oszołom, ekoaktywista. Okazuje się, że to jest papież. No. Więc może też jest jakaś wartość w tym, żeby przywoływać to, że nauka Kościoła jest jednak taka, że powinniśmy Ziemię szanować. I to nie tylko Kościoła katolickiego, generalnie różnych instytucji religijnych. Tutaj zdanie jest dość spójne na całym świecie. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.